Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu, rozdział trzeci. Epidemiologia problemów i zaburzeń związanych z używaniem alkoholu. Szereg czynników indywidualnych i społecznych wpływa na wzorzec spożywania alkoholu, warunkując w ten sposób ryzyko potencjalnych szkód zdrowotnych związanych z jego używaniem. Wśród czynników środowiskowych wspomniany profil kształtują poziom rozwoju ekonomicznego. Różnice kulturowe, w tym dominujące lokalne wzorce picia alkoholu, dostępność alkoholu oraz efektywność działań zmniejszających ryzyko związane z jego używaniem. Do zmiennych kształtujących indywidualny wzorzec używania alkoholu należą: częstość oraz jakość spożywanych napojów alkoholowych, płeć, wiek oraz stan somatyczny osób spożywających alkohol. Według danych WHO, średnie spożycie alkoholu przez osoby powyżej 15 roku życia w 2010 roku na świecie wynosiło około 6,2 litra czystego etanolu, średnio około 13,5 g etanolu dziennie. W latach 2008-2010 średnie spożycie alkoholu w Polsce wynosiło około 12,5 litra rocznie. W tym spożycie mężczyzn średnio 19,8 litra a kobiet 5,8 litra. Proporcje pijących mężczyzn do kobiet w wieku powyżej 15 lat wahała się w zależności od regionu w przedziale 1,3 do 4,3 z mniejszą różnicą między płciami w Europie obu Amerykach oraz Afryce. Obszar Europy oraz obu Ameryk stanowił region. O najwyższym odsetku adolescentów 15 do 19 roku życia, którzy spożywali alkohol. Według WHO 50,1% spożywanego w 2010 roku zarejestrowanego alkoholu na świecie stanowiły napoje wysokoprocentowe: wódka, koniaki, whisky. Na drugim miejscu znajdowało się piwo. 34,8%. Na trzecim wino, 8%. Inne trunki stanowiły 7,1% ogółu i najczęściej spożywane były w regionie Afryki. Według szacunków przedstawionych przez PARPA na podstawie danych GUS w strukturze spożycia napojów alkoholowych w Polsce w 2015 roku wyroby spirytusowe stanowiły 34%. Wina i miody pitne. 8% a piwo 58%. Blisko połowa 48% populacji światowej nie piła alkoholu nigdy w ciągu życia. W badaniach populacyjnych prowadzonych w ostatnich latach na terenie Polski liczba osób deklarujących abstynencję od alkoholu w ciągu ostatniego roku mieściła się w granicach 13-20% proporcją kobiet do mężczyzn wynoszącą mniej więcej 2 do 1. Ciekawym ustalonym przez WHO wskaźnikiem szacującym ryzyko związane ze spożywaniem alkoholu, niezwiązanym jedynie z ilością spożywanego alkoholu, a tym w jaki sposób jest on spożywany, jest wskaźnik ryzykowności picia. Do jego obliczenia wykorzystuje się wskaźniki takie jak Ilość spożywanego alkoholu przy jednej okazji, picie świąteczne, liczbę okazji, przy których osoba pijąca upiła się, proporcje pijących, którzy piją codziennie, przy okazji spożywania posiłków czy w miejscach publicznych. W tym przypadku Polska w 2010 roku uzyskała wskaźnik 3 w skali od 1, najniższe ryzyko do 5, ryzyko najwyższe. Plasując się wśród większości krajów Europy Zachodniej. Według danych polskich pochodzących z badania EZOP, 3,9% Polaków w ciągu ostatniego roku piło alkohol codziennie. W Polsce na przestrzeni lat 1960-2010 wyraźnie spadło spożycie alkoholi wysokoprocentowych. Wzrosło natomiast spożycie piwa. Spożycie wina pozostało na podobnym poziomie. Według danych PARPA w 2015 roku spożycie poszczególnych rodzajów alkoholu w przeliczeniu na 100% etanol wynosiło w przypadku napojów spirytusowych 3,2 litra, wina i miodów pitnych 0,76 litra, natomiast piwa 5,45 litra. Co ważne, dane światowe pokazują, że w 2010 roku 24,8% spożywanego alkoholu nie było zarejestrowane. Alkohol produkowany w domu lub sprzedawany poza legalnym obrotem. W krajach wysoko rozwiniętych jedynie 8,5% alkoholu pochodziło z tych źródeł, podczas gdy w krajach o niskim dochodzie ponad 40%. Wśród osób pijących powyżej 16% Okresowo intensywnie używało alkoholu. Heavy Episodic Drinking. Spożywając co najmniej 60 g etanolu przy jednej okazji w ciągu ostatniego miesiąca. Wskaźnik intensywnego używania alkoholu był wyższy w populacji adolescentów: 11,7%. W porównaniu do ogólnej populacji osób. Powyżej 15 roku życia. 7,5%. Ten model picia stwierdzany był około 11 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet. Wśród intensywnie używających alkoholu adolescentów znajdowało się około 3 razy więcej młodych mężczyzn 16,8% niż młodych kobiet 16,2%. Warto zauważyć, że wraz ze wzrostem zamożności krajów Wzrasta też częstość picia intensywnego. Częstość intensywnego picia alkoholu w Polsce w 2010 roku w populacji osób pijących alkohol wynosiła 16,1% dla mężczyzn oraz 2,1% dla kobiet. Jak już wspomniano, zarówno czynniki indywidualne, jak i społeczne wpływają na ryzyko powstania szkód związanych ze spożywaniem alkoholu. Dane pokazują, że w krajach o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym jest więcej osób spożywających alkohol, większe jest jego spożycie, jak również spożywa się go częściej. W krajach mniej zamożnych problemy i konsekwencje spożywania alkoholu dla osób pijących są jednak poważniejsze. Istotne znaczenie ma również kontekst kulturowy, normy i zachowania dozwolone w danej społeczności w związku z piciem alkoholu. W niektórych krajach nie tylko regulacje prawne, ale również ryzyko ostracyzmu społecznego wyraźnie wpływa na częstość podejmowania takich zachowań, jak choćby prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Bez wątpienia wiek należy do czynników indywidualnych związanych z ryzykiem spożywania alkoholu. Dzieci, adolescenci oraz osoby w wieku podeszłym są zdecydowanie bardziej podatne na szkody związane ze spożywaniem alkoholu. W porównaniu do innych grup wiekowych. Wczesna inicjacja alkoholowa poniżej 14 roku życia istotnie zwiększa zarówno ryzyko późniejszego uzależnienia, jak również ryzyko związanych z używaniem alkoholu wypadków samochodowych czy motocyklowych oraz innych urazów. Wśród osób starszych, w związku ze zmniejszoną tolerancją alkoholu, obserwuje się również zwiększoną liczbę urazów. Na przykład upadków spowodowanych spożyciem nawet niewielkich jego dawek. Kolejnym ważnym indywidualnym czynnikiem ryzyka jest płeć. Szkodliwe używanie alkoholu stanowi wiodący czynnik ryzyka śmierci mężczyzn w wieku od 15 do 59 lat. W związku ze zmianą sposobów picia alkoholu przez kobietę, problem ten zaczyna coraz bardziej dotyczyć również tej płci. Szacuje się, że około 3,3 miliona zgonów na świecie w 2012 roku, około 5,9% było związanych ze spożywaniem alkoholu. Istniały w tym zakresie wyraźne różnice zależne od płci. Zgonów związanych z piciem alkoholu wśród mężczyzn było około 7,6%, wśród kobiet około 4%. Według danych światowych, w 2012 roku Ponad 5,1% z ogólnego wskaźnika obciążenia chorobą mierzonego za pomocą dalej liczby lat życia skorygowanej niepełnosprawnością wynikało z chorób związanych ze spożywaniem alkoholu, przy czym wskaźnik ten dla kobiet wynosił 2,3%, natomiast dla mężczyzn 7,4%. Wynika to z faktu, że mężczyźni rzadziej utrzymują abstynencję, piją częściej. Oraz większej ilości alkoholu. Co jednak istotne, gdy bierze się pod uwagę powikłania zdrowotne takie jak nowotwory, chorobę wrzodową czy choroby sercowo-naczyniowe. Podobne ilości spożywanego alkoholu przez mężczyzn i kobietę stanowią większe ryzyko powikłań dla kobiet. Kolejnym z czynników istotnie związanych z ryzykiem picia alkoholu jest dodatni wywiad rodzinny w kierunku uzależnienia. Zwraca się tutaj uwagę zarówno na rolę czynników genetycznych, jak i środowiskowych, wzorzec spożywania alkoholu, zaniedbanie oraz inne formy przemocy, które w przyszłości mogą prowadzić do rozwoju zaburzeń lub towarzyszących problemów związanych z piciem alkoholu. Szkodliwe używanie alkoholu jest bezpośrednią lub pośrednią przyczyną ponad 200 chorób i zaburzeń. Konsekwencje zdrowotne spożywania alkoholu. Będą omówione w osobnym rozdziale. Spożywanie alkoholu wiąże się również z szeregiem konsekwencji społecznych i ekonomicznych. Upośledza funkcjonowanie w rolach społecznych, zawodowych i rodzinnych. Zwiększa ryzyko wystąpienia przemocy domowej, a jego używanie może prowadzić do utraty prestiżu, stygmatyzacji, a w efekcie marginalizacji społecznej. Koszty społeczne związane ze spożywaniem alkoholu są ogromne. W przypadku Unii Europejskiej szacuje się je na 125 bilionów euro rocznie. Jak wspomniano wyżej, na świecie w związku z piciem alkoholu umiera co roku około 3,3 miliona osób. Według danych WHO z 2012 roku, spośród wszystkich zgonów 1 na 20 wiązał się ze spożywaniem alkoholu 5,9%. Wśród przyczyn śmierci związanych z alkoholem na pierwszy plan wysuwały się choroby sercowo-naczyniowe: 33,4%, następnie niezamierzone urazy i wypadki: 17,1%, kolejno choroby przewodu pokarmowego, w tym głównie marskość wątroby: 16,2% oraz nowotwory: 12,5%. W 2012 roku w Polsce. 25,8% śmiertelnych wypadków samochodowych spowodowanych było wpływem alkoholu, gdy kierującym był mężczyzna. W przypadku kobiet wskaźnik ten wynosił 7,1%. W przypadku marskości wątroby, stanowiącej jedno z poważnych powikłań spożywania alkoholu, oszacowano, że alkohol przyczynił się do jej powstania u 76,5% mężczyzn oraz 59% kobiet. Szkodliwe używanie alkoholu istotnie zwiększa ryzyko przemocy. Według danych WHO z 2011 roku około 30% gwałtownych zgonów związanych było ze spożywaniem alkoholu. W tym przypadku ofiarami częściej byli mężczyźni 32,5%, niż kobiety 20,1%. W 2012 roku 5,1% ogólnego wskaźnika utraty lat życia w zdrowiu lub przedwczesnej śmierci stanowiło spożywanie alkoholu. W tym przypadku warto zauważyć, że największym obciążeniem związanym z powiązaną z alkoholem chorobą były zaburzenia neuropsychiatryczne 24,6%. Około 40% osób uzależnionych od alkoholu. Cierpi również z powodu innych zaburzeń psychicznych. Należy również pamiętać, że obecność innych zaburzeń psychicznych zwiększa częstość sięgania po alkohol oraz ryzyko uzależnienia. Tej tematyce jest poświęcony osobny rozdział. W badaniach wzory konsumpcji alkoholu w Polsce realizowanych przez CEBOS na zlecenie PARPA w 2005 roku 16,5% kobiet potwierdziło spożywanie alkoholu w ciąży. W roku 2008 odsetek ten zmalał do 12%. Według danych badania kohortowego Katarzyny Polańskiej i współpracowników, opublikowanego w 2015 roku, ponad 10% polskich kobiet potwierdzało spożywanie alkoholu w trakcie ciąży przynajmniej raz w miesiącu, co zwiększało ryzyko szeregu powikłań powodowanych toksycznym działaniem alkoholu na płód. Wyniki dużego przeglądu piśmiennictwa wykazały, że rozpowszechnienie tych powikłań zależy od obszaru świata. W Afryce Południowej rozpowszechnienie alkoholowego zespołu płodowego FAS wynosi 55,4 na 1000 urodzeń. We Włoszech 8,2 na 1000, a w Stanach Zjednoczonych 0,67 na 1000. Rozpowszechnienie spektrum FAS było już o wiele częstsze, wynosząc we Włoszech 47,1 na 1000, a w Stanach Zjednoczonych 33,5 na 1000. Spożywanie alkoholu wiąże się z ryzykiem rozwoju zaburzeń związanych z używaniem alkoholu. W nomenklaturze WHO zaliczamy do nich używanie szkodliwe. Harmful use, harmful use oraz uzależnienie od alkoholu, podczas gdy nomenklaturze amerykańskiej piciu szkodliwemu odpowiada termin nadużywania alkoholu. Alcohol abuse. Alcohol abuse. Rozpowszechnienie uzależnienia od alkoholu na terenie krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii w 2010 roku wśród osób znajdujących się w przedziale wiekowym 18-64 lata wynosiło 3,4%, w tym 1,7% stanowiły kobiety, a 5,2% mężczyźni. Uwzględniając wszystkie przedziały wiekowe, około 23 milionów osób w tym czasie nadużywało, używało szkodliwie lub było uzależnionych od alkoholu. Zgodnie z danymi amerykańskiego badania. W latach 2012-2013 rozpowszechnienie zaburzeń związanych z piciem alkoholu w Stanach Zjednoczonych wynosiło 13,9% w okresie ostatniego roku oraz 29,1% w ciągu życia. Podobnie jak w danych europejskich, częściej byli to mężczyźni. 43,4% w ciągu życia. Osoby w przedziale wiekowym od 18 do 29 lat 37% w ciągu życia, niebędące w związku małżeńskim 35,5% w ciągu życia, lub rozwiedzione 27,1% w ciągu życia. Według danych pochodzących z polskiego badania ESOP, oceniającego rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w naszym kraju, w latach 2010 11 Uzależnienie od alkoholu w ciągu życia potwierdziło 2,2% dorosłych Polaków, w tym 4,1% mężczyzn oraz 0,4% kobiet. Wyniki cytowanego wyżej badania wskazują, że około 30% osób, u których rozpoznano zaburzenia związane z piciem alkoholu, uzależnionych oraz nadużywających alkoholu podejmuje leczenie tych zaburzeń. W przypadku osób wyłącznie nadużywających odsetek ten wynosi jedynie około 8%. Dane pochodzące z polskich ośrodków terapii uzależnień wskazują, że około 1 trzecia osób uzależnionych od alkoholu w Polsce podejmuje kontakt z ośrodkami terapeutycznymi. Podobnie jak w przypadku amerykańskim do systemu opieki specjalistycznej bardzo rzadko trafiają osoby pijące szkodliwie wymagają one innej formy leczenia co ważne pierwszy kontakt z profesjonalną pomocą wśród osób ze zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu jest zwykle odroczony do momentu gdy objawy choroby są już zaawansowane następuje bowiem po 30 roku życia Obecność fizycznego uzależnienia od alkoholu wiąże się dodatkowo z okresowo pojawiającymi się powikłaniami. Od 3% do 15% alkoholowych zespołów abstynencyjnych powikłanych jest napadami drgawkowymi. Zagrażające życiu majaczenie alkoholowe delirium tremens rozwija się u 5 do 20% pacjentów hospitalizowanych z powodu zespołu abstynencyjnego. A śmiertelność wynosi w tym przypadku nawet do 8%. Dane światowe pokazują, że osoby uzależnione od alkoholu są obciążone 60 do 120 razy wyższym ryzykiem popełnienia samobójstwa niż osoby, u których nie rozpoznano zaburzeń psychicznych, a ryzyko śmierci samobójczej w grupie uzależnionych szacowane jest na 7 do 18%. Z danych w piśmiennictwie wynika, że przynajmniej raz w życiu próbę samobójczą podejmuje prawie co czwarta osoba uzależniona.